Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w Elblągu jesteśmy nad fontanną. Fontanna dzisiaj jest nieczynna, na pewno później zostanie włączona. A my dzisiaj mamy taki dosyć ciekawy temat. Temat lojców i budowy pierwszego statku właśnie marynarki wojennej. Tak jakbyśmy mogli powiedzieć, że to był statek na cele właśnie takiej zawodowej marynarki wojennej, mówiąc dzisiejszą nomenklaturą. A spotykamy się tutaj przy takim przesympatycznym, ładnym skwerze. Oczywiście będziemy jeszcze mieli jeden temat, jeżeli zdążymy, to oczywiście będzie również trochę o kanale elbląskim. Ale to bądźcie ze mną, na pewno w tym temacie coś się pojawi i myślę, że dużo się pojawi, ale zanim o tym opowiem, no to kilka słów o ofiarach grudnia 70 chciałbym właśnie tutaj Wam wspomnieć. Tutaj macie tablicę informującą, że tu zginął dnia 18 grudnia 1970 Marian Sawicz, 22 lata, zastrzelony przez MO. A gdzie konkretnie zginął? Właśnie zginął wychodząc z tego miejsca. Tutaj na parterze kiedyś był bar mleczny i on wychodził z tego oto baru mlecznego, a trafiła go kula z samochodu Milicji Obywatelskiej. Marian Sawicz tak w ogóle szykował się do ślubu. Przed ślubem chciał coś zjeść. No i niestety to, co go spotkało, to właśnie była śmierć. Historia bardzo smutna i bardzo, że tak powiem, taka, że aż serce ściska chwilami, tak mówiąc normalnie, po ludzku po prostu. A my podejdziemy zaraz do kolejnego miejsca upamiętnienia ofiar grudnia 70. Jeżeli chodzi o elbląskie ofiary grudnia 70, to były trzy. Właśnie pierwszą z nich był Marian Sawicz. A tutaj podchodzimy w kierunku pomnika ofiar grudnia 70. Jak widzicie, pomnik w takim reprezentacyjnym miejscu miasta, w hołdzie robotniczej dumie, godności i woli. Solidarność Ziemi Elbląskiej. Tu jest jeszcze taka tablica, do niej za chwilę podejdziemy, ale pierw jeszcze jedno miejsce, trochę tak schowane. Spójrzcie, zaraz będziemy o historii opowiadać, ale chcę pierw Wam te właśnie tutaj miejsca pokazać. Waldemar Rybinin. Tu jest taka tablica. Tu jest oczywiście też informacja o nim, ale jak widzicie, zginął w Gdańsku. Zginął w Gdańsku. To był sanitariusz, który udzielał pomocy. Zginął w Gdańsku. W Gdańsku przed przychodnią kolejową. Obecnie macie tam hotel Central, bodajże hotel w tej byłej przychodni kolejowej, i na chodniku macie tablicę również upamiętniającą Waldemara. Zginął po prostu również strzałem, został zastrzelony przez funkcjonariuszy MO. A tutaj macie informację już
z czasów po upadku komuny. W tym miejscu dnia 26 maja 1993 roku aktu samospalenia dokonał Andrzej Włosiński, lat 44, w proteście przeciwko polityce, która najbardziej dotknęła ludzi bezdomnych i bezrobotnych. Elbląscy bezrobotni. Powoli oddalamy się już z tego miejsca. Mówiłem o trzech ofiarach, a pokazałem wam miejsce upamiętnienia dwóch ofiar. Trzecią ofiarą, elblążaninem i ofiarą grudnia 70. To jest chyba najbardziej znana postać, znana pod innym nazwiskiem, poznana jako Janek Wiśniewski z piosenki Janek Wiśniewski padł, chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. A tak de facto był to Zbyszek Godlewski. I tu jest upamiętnienie właśnie Zbyszka Godlewskiego, który właśnie w Gdyni padł. To jest ulica nazwana właśnie jego imieniem Zbyszka Godlewskiego. Zbyszek Godlewski co prawda nie urodził się w Elblągu, ale gros swego życia tutaj mieszkał. Dlaczego? Ponieważ jego ojciec był w korpusie zawodowym Ludowego Wojska Polskiego i został przeniesiony właśnie tutaj do pracy. Mieszkali na ulicy Grodgera, bodajże numer 103 czy 102. W moich relacjach wcześniejszych z Elbląga możecie zobaczyć ten budynek. Zbyszek Godlewski chodził tutaj do szkoły zawodowej niedaleko właśnie Starego Miasta. Teraz w tej szkole jest seminarium duchowne, ale jest również tablica upamiętniająca właśnie postać Zbyszka Godlewskiego. A my powoli podchodzimy ku Staremu Miastu. Staremu Nowemu, bo to miasto zostało w zasadzie odbudowane dopiero po latach 90. po upadku komuny. Tak w zasadzie na Starym Mieście był jedynie Kościół Świętego Mikołaja, była brama targowa i kilka, dosłownie kilka kamieniczek. Słuchajcie, a my podchodzimy do takiego oto tutaj budynku na pewnej ulicy. W budynku się mieści PTTK, ale również restauracja Galeona. A my jesteśmy na ulicy Krótkiej. Ona się tutaj zaczyna, tam się kończy i jest to najkrótsza ulica Elbląga. Chociaż zdania są podzielone, bo podobno długość ma jeszcze jedna ulica, ale przyjmuje się właśnie krótka, bo najkrótsza ulica Elbląga. Przed wojną przepiękna ulica, takich budynków tu stało więcej. Na dzień dzisiejszy zachował się tylko ten. Dochodzimy teraz do budynku poczty, obecnego budynku poczty, ale zanim tutaj stanął budynek poczty, był tutaj dwór, w którym swoją obecność może nie ogłosił, ale był po prostu, może nie obecność, po prostu był Napoleon Bonaparte. Właśnie tutaj stał ten dworek, później zbudowano ten oto urząd pocztowy. Spójrzcie na godło u góry. Trochę jakby takie
nie nasze, trochę jakby obce. Może połączenie trochę Prus z komuną i daje właśnie taki efekt. A my sobie idziemy. Tutaj macie pewną datę, ale dzisiaj nie powiem wam, czego ta data dotyczy, bo chcę was zachęcić do obejrzenia mojej wcześniejszej relacji. Tam o tych datach, o tym, co tu jest na trawniku. A jest tutaj więcej, bo na przykład jest taka tabliczka dąb, dąb Marek. Ale kogo upamiętnia, jeżeli zdążyliście przeczytać? Ok, jeżeli nie, obejrzyjcie moją wcześniejszą relację. Szczegółowo opowiadam tego Marka. Po prostu na pewno każdy z was zna. To nie tylko Elblążanie, ale wszyscy Polacy. A tu widzicie takie instalacje. W Elblągu odbyła się wystawa, no, w efekcie której właśnie takie instalacje pozostały różne. A my dochodzimy teraz do Placu Słowiańskiego. Niegdyś to był główny punkt nowego miasta Elbląga, bo tak jak większość miast, najpierw powstawało miasto, później powstawało, jak się rozrastało, powstawało nowe miasto. W pewnym momencie to były dwa osobne organizmy, miasto i nowe miasto, ale później zawsze ulegały połączeniu w jedno miasto. Trochę zamieszałem z tymi miastami, ale może teraz przejdę do historii. To był taki główny właśnie plac nowego miasta. On przepięknie wyglądał. Tu z przodu, gdzie widzimy Royal Casino, był przepiękny ratusz. Jego jeszcze na zdjęciach z 1945 roku można zobaczyć. A tutaj widzicie taką fontannę. Fontanna zachowany jest ta dolna część. Tutaj stał pomnik. Pomnik kogo? Założyciela miasta Elbląga. Po II wojnie światowej został on zniszczony, ten pomnik, celowo, no bo kim był założyciel miasta Elbląga? To był mistrz krajowy zakonu krzyżackiego, czyli zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. Tutaj właśnie jego stał pomnik, a nazywał on się Hermann Balk. A my tak dochodzimy już do starego miasta. Te wszystkie tutaj kamieniczki, które widzicie z przodu przede mną, ich tutaj nie było jeszcze niedawno, jeszcze no, 30 lat temu. Z tej perspektywy widać było tylko kościół świętego Mikołaja, a dzisiaj widzicie tylko wieżę kościoła. A my przejdziemy sobie na drugą stronę. No i słuchajcie, tak jak już zacząłem trochę historycznie od czasów bardziej współczesnych, ale przejdę może do nazwy Elbląg. Ale zrobię to po przejściu, przez te przejście dla pieszych. Tutaj muszę trochę zerknąć, żeby nie wpaść pod coś, ale udaje mi się. No niestety Elbląg został w dużej części zniszczony i to, co po nim pozostało z jego świetności, to jest bardzo, bardzo niewiele. Fajnie, że chociaż to stare miasto jest odbudowane, chociaż styl mi nie do końca odpowiada, ale zawsze lepszy taki niż puste tereny. Słuchajcie, nazwa Elbląg pochodzi od nazwy rzeki Ilfing. Tak nazwał ją angielski podróżnik, który dotarł tutaj w roku 890, a w zasadzie on dotarł do jeziora Drużna i do miejscowości Truso, która tam była. Dzisiaj wiemy, gdzie się znajdowało Truso. Ono nie było w Elblągu. Była to taka prężna miejscowość,
Ona jest trochę opisana właśnie w pamiętnikach, czy też opracowaniach, czy też kroniki może za duże słowo, ale może nazwijmy to w notatkach tego podróżnika. I ona jest opisana łącznie ze zwyczajami. Co mnie zadziwiło bardzo, jak czytałem, no to on opisywał, że po śmierci po prostu człowieka bawiono się za jego majątek tak długo, dopóki po prostu się nie pozbyto tego majątku. To jest ciekawa koncepcja. Oczywiście ja mówię w pewnym uproszczeniu, jakby to poczytać, to tam są pewne zasady i tak dalej, ale nie o to w tym momencie chodzi. A my sobie tak idziemy uliczkami Elbląga. Tutaj właśnie w tym miejscu znajdowała się brama, która łączyła Stare Miasto z Nowym Miastem. Przepiękna, ponoć jedna z piękniejszych bram Elbląga. Niestety ona się nie zachowała. Zachowała się na ten moment jedna brama, którą dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa zobaczymy. Słuchajcie, wracając do tego podróżnika. W tym momencie, kiedy on tu podróżował, jeszcze wtedy oczywiście Elbląga nie było, bo on podróżował w 890 roku, a Elbląg powstał bodajże w 1237 roku, czyli trochę później. I nazwa pochodzi od właśnie nazwy tej rzeki, o której wam dzisiaj mówiłem. A tutaj zaraz za rogu wyskoczy wam ta brama miejska, która pozostała. Do niej podejdziemy może później trochę bliżej, a teraz idziemy w innym kierunku. Patrzcie, jak fajnie te kamieniczki, jakby one takie schody tworzyły, te z przodu. A ja może nawiążę do innej interpretacji nazwy Elbląg. Przeglądając, tu podchodzimy pod ratusz, ale o tych miejscach jeszcze wydaje mi się, że zdążę powiedzieć. Wróćmy do nazwy. Przeglądając różne materiały na temat Helu, miasta Hel, natknąłem się na taką dosyć ciekawą informację, że Elbląg, że właśnie nazwa Elbląga jest jakby pochodzi od Helu, że kiedyś ta nazwa brzmiała Helbląg, czyli Helbląg. I to jest, że tak powiem, w takich opisach poważnych osób, także wydaje mi się, że też coś mogło być tutaj na rzeczy. Helbląg. Ciekawe. Słuchajcie, jak się wchodzi w te nieznane rewiry, a szczególnie w pochodzenie nazw różnych miast, to wychodzą różne ciekawostki, przeróżne i naprawdę fajne rzeczy. A my dochodzimy do ulicy Wigilijnej. Tutaj te kamienice po wojnie były. Tutaj chciano, widać, coś odbudować, ale do tej pory to nie wyszło. Wchodzimy w piękny zaułek Elbląga czy Helbląga, jak kto woli. Słuchajcie, i tak jak powiedziałem, 1237 rok, powstaje Elbląg. Pierwszy Elbląg powstaje po drugiej stronie rzeki Elbląg. Do rzeki Elbląg myślę, że za moment dojdziemy. Powstaje tam drewniane miasto Elbląg na obecnej wyspie Spichrzów. I to drewniane miasto zostaje spalone i później przeniesione na drugą stronę rzeki. Często tak się bywało, na przykład przy Łebie, to z kolei pierwsze to miasto zostało zalane i przeniesione na drugą stronę rzeki, tak żeby wody tam miały troszkę gorszy dostęp. I tak to bardzo często wyglądało i w Elblągu też, tylko oczywiście powód jest trochę
in, a my idziemy koło Szpitala Świętego Ducha. To, co widzicie właśnie, to jest budynek tego szpitala. To jest oczywiście szpital z czasów krzyżackich. On został odbudowany, także nie zachował się w oryginalnej jakby jego wizji, czy tak jak oryginalnie wyglądał. A my teraz idziemy sobie ścieżką kościelną. Przepiękna ścieżka, chyba najpiękniejszy obiekt w Elblągu. Ona została w dużej mierze odbudowana. Ona łączyła właśnie trzy takie obiekty sakralne, czyli ten Szpital Świętego Ducha z Kościołem Świętego Mikołaja i z kościołem kolejnym, który jest tam dalej po drugiej stronie tej właśnie oto ścieżki. Słuchajcie, jak tu u góry byście spojrzeli, to widzicie przepięknie wieżę Kościoła Świętego Mikołaja. A my powoli schodzimy sobie. Jeszcze może spojrzenie w drugą stronę, jak wygląda ta ścieżka. Patrzcie, jaka przepiękny to jest obiekt. Jaki przepiękny obiekt. Słuchajcie, i to była taka ścieżka, żeby szybko poruszać się między tymi obiektami sakralnymi. Jesteśmy na jednej z uliczek, a wyobraźcie sobie, że każda z tych uliczek i w tą stronę, i również w tą stronę kończyła się bramą. Na dzień dzisiejszy bramy te nie zachowały się. A my wróćmy trochę do roku 1237. Kiedy to na teren obecnego Elbląga przyjeżdżają przybysze. Skąd? Nie z kosmosu, słuchajcie, z Lubeki. Lubeka to jedno z miast hanzeatyckich, główne miasto hanzeatyckie. Później część tej główności przejął Gdańsk. Gdańsk przejął jakby główną część Hanzy na te tutaj tereny, bardziej wschodnie, a Lubeka dalej na zachodnich. No i słuchajcie, przybyli tutaj rzemieślnicy, kupcy, przypłynęli przez Bałtyk, spotkali się z rycerzami zakonu krzyżackiego. Krzyżacy tutaj przybyli z Chełmna nad Wisłą na pokładzie dwóch statków. Zbudowali warownię, tak jak wam mówiłem, po drugiej stronie rzeki Elbląg. A my sobie przejdziemy teraz już tą nową częścią ścieżki kościelnej. Ale jeszcze zanim to, spojrzymy na te kamienice tu właśnie. No i wejście do kościoła Świętego Mikołaja. Tu jeszcze zanim wejdziemy na chwilę, popodziwiamy wieżę kościoła Świętego Mikołaja w Elblągu. Jest to jedna z największych wież kościelnych właśnie w Polsce. Ma aż 97 metrów. Tam można wejść i popodziwiać. Tu widzicie wyjście z ścieżki kościelnej, którą szliśmy. A tutaj chcę wam pokazać właśnie tą ścieżkę kościelną. Ona niestety nie ma zabytkowego charakteru. Jedynie, że tak powiem, przestrzeń została zachowana. Szkoda trochę, bo wygląda jakby po prostu rozwarta przestrzeń pomiędzy dwoma budynkami, a musiała tak pięknie wyglądać, jak i ta poprzednia ścieżka kościelna. Cóż, takie życie. Nie wszystko musi być takie same. A my idziemy do kościoła, w kierunku kościoła Najświętszej Marii Panny. Ale zanim dojdziemy, spójrzcie, tutaj zostały potworzone między budynkami właśnie takie jakby przestrzenie dla osób tutaj mieszkających.
Fajnie, że mają trochę zieleńca. Nie fajnie, że są zapełnione te przestrzenie samochodami. No i słuchajcie, zmierzamy sobie w kierunku właśnie tego kościoła. Tą jedną ze ścieżek. Oczywiście ta ścieżka szła dalej. Dalej, jak widzicie, coś tam się buduje. Jakiś jest murek. No kościół, ten, do którego zmierzamy, to obecnie galeria L. Dosyć sławna galeria, popularna i naprawdę warta odwiedzenia. Ciekawe rzeczy tam się działy, dzieją i mam nadzieję dziać będą. A my idziemy wśród tych odnowionych, a w zasadzie nowo wybudowanych kamieniczek. Trochę może ten styl mi nie do końca odpowiada, no ale już tak jest i nic na to nie poradzimy. Patrzcie, jakie podwórka. Trochę mało tutaj jest zieleni, a powiem, że właśnie na terenie Starego Miasta był przepiękny park. Niestety, a w zasadzie nie park, tylko ogród. Niestety, nie odbudowano go. Niestety, nie ma po nim śladu. A my za chwilę dojdziemy do historii Lloydsów i do naszego pięknego galeonu. Tylko przemkniemy na chwilę do kościoła Mariackiego. Tu widzicie w oddali bramę targową. Z nią jest związana pewna historia pewnego piekarczyka, który ochronił miasto przed krzyżakami. Ale dokładnie tą historię właśnie opowiadam w mojej poprzedniej relacji, w moim filmie również. Także jeżeli chcecie ją poznać, cofnijcie się czy do tamtych relacji, czy do tamtego filmu. Przepiękna wieża, na którą obecnie możecie wejść i możecie podziwiać Stare Miasto z jej perspektywy, ale nie tylko Stare Miasto, bo wszystkie cztery strony. Słuchajcie, dzisiaj jest na niej zegar i okna, patrzycie przez okna. Kiedyś był po prostu taras widokowy, a kiedy on był? On był jeszcze niedawno, bo przed II wojną światową. Jakbyście tutaj przyszli w latach 90., to na tej przestrzeni byście zobaczyli tylko tą bramę targową i ten czerwony budynek z tyłu i nic więcej. Takie to było pustkowie. A my sobie skręcimy w kierunku kościoła Najświętszej Marii Panny, obecnie dzisiaj Galerii L, i z niego powędrujemy w kierunku rzeki Elbląg. No chyba, że się zmieni koncepcja. Powędrujemy w kierunku rzeki Elbląg i tam zacznę moją opowieść o Lloydsach. Spójrzcie właśnie na ten obiekt galerii L. Przepiękny obiekt, przepięknie wyglądający. On oczywiście również jest odbudowany w dużej części. Po II wojnie światowej był w takim stanie, że po prostu był ruiną. I dobrze, że został zachowany, a nie został zniszczony jak wiele innych obiektów. Podczas odbudowywania te wszystkie stare elementy, spójrzcie tutaj, zostały wkomponowane w ściany. No i przepięknie się dzisiaj prezentują. Patrzcie, różne emblematy, płyty nagrobne i tak dalej. No tu oczywiście z drugiej strony pobudowano nowe obiekty mieszkalne w kształcie kamieniczek, ale nie przypominające tych starych właśnie kamienic. Patrzcie na tę piękną galerię.
L. Galeria L to oczywiście galeria sztuki, a my do niej jakby wchodzimy. No i zaplecze. Widzicie samochody, widzicie tutaj taki mały parking, no i oczywiście ruiny czegoś, co tu było, a tu ta część, która została odbudowana. Początki galerii sięgają XIII wieku, kiedy to wielki mistrz krajowy Hermann von Balk wystawił dokument fundacyjny przybyłym na tę ziemię Dominikanom. I właśnie ten dokument fundacyjny dotyczył tego terenu, na którym się obecnie tutaj znajdujemy. Tu jakby za płotem widzicie budynki obiektu Ferdynanda Schichau, a my udajemy się w inne ciekawe miejsce. Spójrzcie, tutaj są pewne płyty nagrobne, ale my przejdziemy tylko do tych najciekawszych. Tu widzicie oczywiście pewną bramę. Przez moment widzieliście, a tutaj jakby takie płyty nagrobne, które tu możecie zobaczyć. Spójrzcie, jakie piękne te, które ocalały. Tutaj widać nawet taka farba jest czytelna, albo po prostu zostały odnowione. Tu widać, że też coś było, ale nie ma tutaj płyty, prawdopodobnie oddane do rekonstrukcji. O, te płyty znajdują się w różnych miejscach. Spójrzcie, tu kolejne płyty nagrobne. Niektóre zostały po odbudowie jakby wbudowane w mur tego obiektu. Budowę tego obiektu rozpoczęto w roku 1246. Obecnie w nim właśnie mieści się Galeria L, najpopularniejsza galeria w Elblągu, jedna z popularniejszych w Polsce. Spójrzcie, jak z tej perspektywy to wszystko wygląda. W latach 60. zeszłego wieku obiektem tym zainteresowali się młodzi plastycy skupieni wokół Gerarda Kwiatkowskiego, którzy po prostu chcieli uzyskać ten obiekt dla siebie. Miasto w konsekwencji przekazało właśnie ten obiekt na galerię sztuki i pracownię tych oto młodych plastyków. I od tego momentu możemy mówić o powstaniu właśnie w tym miejscu tak zwanej Galerii L. A to jest jeszcze raz jej obraz. Tutaj odbywają się obecnie ciekawe wystawy. Warto tu przyjść, warto jest odwiedzić właśnie ten obiekt. A my tutaj macie godzinę otwarcia Galerii L, gdybyście planowali przyjechać tutaj. A my już schodząc z tego terenu idziemy wolnymi krokami nad rzekę Elbląg i tam trochę historii o tych pięknych statkach, ale przede wszystkim o jednym galeonie, który tutaj został zbudowany. Chodźcie ze mną.
No i słuchajcie, podeszliśmy sobie nad rzekę Elbląg i idziemy jakby mostem właśnie przez tą rzekę. Jakby rzeką tą możecie dopłynąć do jeziora Drużno, a później do kanału Elbląskiego, o którym wam opowiem. Kanał Elbląski był budowany w czasach, kiedy ten teren należał oczywiście do Prus. Nazywany był wtedy kanałem Oberlandzkim. Zaprojektował go Georg Jakob Stenke. Zaprojektował go w roku 1837. A do realizacji, do budowy tego kanału doszło w roku 1844. Czyli mamy tak de facto czasy, kiedy Rzeczpospolitej Polskiej nie było na mapie. Słuchajcie, Elbląg był związany z Rzeczpospolitą i, że tak powiem, nawet tutaj w kościele świętego Mikołaja możecie zobaczyć tablicę upamiętniającą wizyty polskich królów właśnie w tym mieście. Zobaczycie tam ilu królów, albo przyjedźcie i zobaczcie, albo zobaczcie moją poprzednią relację, gdzie odnajduję, słuchajcie, tą tablicę. A powiem szczerze, nie było łatwo ją odnaleźć z jednego prostego względu, bo nawet ksiądz, który pełni w tym kościele posługę, nie wiedział, że taka tablica jest w tym kościele, a ja ją odnalazłem. Jest i możecie zobaczyć ją na mojej poprzedniej relacji. Słuchajcie, my jesteśmy nad rzeką Elbląg, a ja opowiadam wam o kanale Elbląskim, czyli tym, co jest jakby w tym ciągu wodnym, ale za jeziorem Drużno. Jakbyście popłynęli do jeziora Drużno, za jeziorem Drużno właśnie to macie. A dlaczego, słuchajcie, zbudowano ten kanał? Dlaczego w ogóle podjęto jego budowę? Powodem było to, że na Mazurach, słuchajcie, rosły sosny, z których wyrabiano doskonałe maszty. One miały i wysokość odpowiednią, i odpowiednie właściwości. I dlatego właśnie była potrzeba budowy tego, co tam zbudowano. Słuchajcie, a co mają wspólnego sosny, które tam rosły właśnie z Elblągiem? Na Mazurach rosły sosny, a ja mówię, że one były potrzebne. Słuchajcie, no bo te sosny trzeba było przewieźć do stoczni. Do tych stoczni, które były w okolicach morza. Oczywiście tutaj do Elbląga, ewentualnie Elblągiem gdzieś dalej na Zalew Wiślany. I to była właśnie ta opcja, którą trzeba było zrealizować. No i słuchajcie, nie było jak to zrobić, nie było w jaki sposób, więc wybrano drogę wodną przez jeziora Mazurskie do jeziora Drużna i do zalewu. Tak jak wcześniej już powiedziałem, okazało się, jak zaczęto właśnie tą koncepcję realizować, słuchajcie, to co się okazało? Okazało się, że między jeziorami właśnie na Mazurach, którymi planowano, przez które przewieźć, są duże różnice poziomów. Poziomów wody oczywiście. No jak są duże różnice poziomów wody, no to niestety, ale jest problem. Jest problem, który trzeba po prostu, trzeba jakoś rozwiązać. A tutaj patrzcie, dzieciaczki w pianie. Że tak powiem, fajna zabawa. A tutaj macie przystań. No i oczywiście most przez rzekę Elbląg. A my wchodzimy powoli właśnie na ten oto tutaj most. A z niego zobaczymy przepiękną perspektywę na kościół świętego Mikołaja. Spójrzcie. O. No i jeszcze raz
kościół świętego Mikołaja i cały oto most. Idziemy teraz przez most. Ten most jest mostem zwodzonym, oczywiście, jak widzicie na tablicy, przez prowadzący przez rzekę Elbląg w kierunku kościoła świętego Mikołaja. A ja wracam do mojej opowieści. Poziomy jezior mazurskich, czy poziom wód w tych jeziorach mazurskich, był o wiele wyższy niż w jeziorze Drużno. To był jakby jeden z powodów. Drugim powodem było to, że poziomy wód w poszczególnych jeziorach również się różniły między sobą. No i słuchajcie, poziom wód jezior mazurskich w pierwszej kolejności trzeba było wyrównać do w miarę podobnego poziomu. Punktem odniesienia zrobiono jezioro zwane jeziorakiem. Czyli to był punkt odniesienia, do którego właśnie wyrównywano poziom wód na jeziorach mazurskich. Tu widzicie, dzisiaj trwa impreza. Także w dobry moment się wtrafiłem. A wracając do mojej historii, różnica poziomu wód między jeziorami mazurskimi a jeziorem Drużnem była również bardzo duża. Na przykład pomiędzy jeziorem Pniewo i Drużno różnica poziomu wody była 99 metrów, czyli prawie 100 metrów, tak de facto, na odcinku 10 km. Słuchajcie, to jest potężna różnica właśnie poziomu wody. Słuchajcie, i dlatego, że była to tak wysoka różnica poziomu wody, nie można było zastosować takiego tradycyjnego sposobu, czyli po prostu śluzy. Śluza polega na tym, że statek wpływa z niższego poziomu, śluza się zamyka, napełnia do wyższego poziomu i statek wypływa. Niestety, ze względu na tak wysoki poziom, różnicę poziomu wód, nie można było tego zastosować. A tutaj widzicie Elbląski Park Technologiczny. Zapewne mają jakieś atrakcje, którymi mogą się z wami podzielić, ale zainteresowanie trochę słabe. To oczywiście macie napis Elbląg, przed którym możecie się sfotografować. Oczywiście z kościołem świętego Mikołaja. A tutaj przed nami jest scena, po prostu, na której są występy artystyczne. A my na chwilę sobie zejdziemy, na chwilę przerwę tę moją historię i na chwilę zejdziemy, przejdziemy sobie uliczkami tego oto jarmarku, który tutaj widzicie. Oczywiście macie różne przysmaki, chałupy i różne inne rzeczy, które możecie tutaj sobie nabyć. Spójrzcie, jakie przeróżne. O, kawę nawet. Piękne rzeczy. A tutaj matcha. O, matcha też, że tak powiem, przecudowna rzecz. Tu jakieś smakołyki. Tutaj macie różne przysmaki, takie typu ziemniaczki pieczone, typu makarony z różnymi rzeczami. Tu macie innego typu właśnie przysmaki. No i słuchajcie, tak idąc, podziwiając, możemy się zagłębić w różnych smakach. O, tu na przykład widzicie pierogi smażone, bigos, także różne przeróżniaste smaki, które możecie tutaj spróbować. A tutaj idziemy do kolejnych budek. Coś tam na tej scenie gra i śpiewa, huczy, buczy i tańczy, jak to niektórzy mawiają. Jak nie huczy, to buczy, a jak nie buczy, to tańczy. Tak to czasem bywa, gdy lat przybywa. Tutaj kuchnia gruzińska. Co jest w kuchni gruzińskiej, to możecie tutaj
przez prześwicie zobaczyć. Tu różne herbaty, tutaj matcha macie. Jedną z moich ulubionych atrakcji, moich swego czasu ulubionych napojów do picia, matcha. A tutaj różne dania wietnamskie, czy tajwańskie, czy inne właśnie smaki różnych kuchni. Spójrzcie. Tak właśnie tu dzisiaj wygląda. O, jeszcze kolejne chałwy i kolejne przysmaki. A tam oczywiście zapewne frytki, ale belgijskie. Słuchajcie, a my tak chwilę sobie 5 sekund spojrzeliśmy na to, co się dzieje, ale już od tamtego miejsca uciekamy. Za chwilę będziemy wracać do tej naszej historii, pięknej historii, trochę dzisiaj spoza Elbląga, będąc w Elblągu. Właśnie tej pięknej, cudnej naszej elbląskiej historii. My jesteśmy teraz pod knajpką o nazwie Zmysły, restauracja Zmysły. Jedna z polecanych restauracji w tym mieście, jak wyczytałem w różnych opracowaniach. A idziemy sobie jakby po drugiej stronie teraz tego jarmarku. Idziemy w kierunku już ulicy Stary Rynek. Ulica Stary Rynek była jednym z głównych ulic tutaj Starego Miasta. Jedną z takich wiodących właśnie ulic. Za chwilę skręcimy i będziemy tam szli. Jednak zdecydowałem się na przejście tutaj tą piękniejszą częścią. No i właśnie nią przejdziemy w kierunku fontanny. Tu oczywiście samochody, niezależnie czy chodnik, czy nie chodnik, są poparkowane. No tak to czasem bywa w dużych miastach. Elbląg co prawda nie należy do tych największych miast, no ale powiem, jeżeli przyjrzeć się jego historii, to jest o czym opowiadać. Naprawdę jest o czym opowiadać. Jest to miasto z historią. Niestety duża część zabytków po 45 roku została zniszczona, czy też w 45 i po nim. Słuchajcie, my jesteśmy teraz przy kościele świętego Mikołaja w Elblągu. To właśnie w tym kościele można spotkać ślady Mikołaja Kopernika i oczywiście jeden z najstarszych eksponatów Elbląga, czyli szczelnicę XIII wieku. A się na chwilę odwrócę, żeby nie fotografować, nie filmować pleców ludzi i pokażę wam drugą stronę. Słuchajcie, my teraz wchodzimy do kościoła. W kościele możecie zobaczyć tutaj historię budowy właśnie tego kościoła. A po drugiej stronie właśnie jak wyglądał w czasie II wojny światowej i trochę nowszą właśnie historię tego kościoła. A my wchodzimy tutaj bezpośrednio już do świątyni. Spójrzcie, tu jest jakby ten główny ołtarz tej świątyni. A my sobie pójdziemy właśnie w ten bok, żeby zobaczyć te najpiękniejsze miejsce, najbardziej historyczne, najciekawsze właśnie w tym oto kościele. Jak widzicie, on jest tak stosunkowo ubogo wyposażony, ale ten kościół był strasznie zniszczony podczas II
wojny światowej. Spójrzcie na te witraże, przepiękne właśnie witraże. Największym eksponatem jest tutaj ta oto chrzcielnica. Chrzcielnica jest z roku 1387 i ta chrzcielnica zastąpiła wcześniejszą chrzcielnicę, która tutaj była, a tą wcześniejszą możecie zobaczyć w Muzeum Miasta Elbląga. Spójrzmy jeszcze na sam ołtarz. Kiedyś wejście do tego kościoła było właśnie od tej strony, na którą patrzycie. Teraz obecnie jest od strony przeciwnej. A my podejdziemy jeszcze do jednego interesującego miejsca. Tego, o którym wam mówiłem. Do tablicy z wymienionymi królami polskimi, którzy odwiedzili Elbląg. Niestety nie dojdziemy do tej tablicy, a jest ona tam, bo niestety drzwi są zamknięte, więc musicie przyjechać tutaj sami albo po prostu obejrzeć moją wcześniejszą relację, gdzie pokazuję tą tablicę. Jeszcze jedna perspektywa właśnie tego tutaj kościoła. Spójrzcie. No i zaraz już uciekamy właśnie z niego. Tu oczywiście macie jeszcze boczne drzwi, ale my przejdziemy tymi samymi drzwiami, którymi weszliśmy. Ale spójrzcie jeszcze raz na tą główną część kościoła i będziemy kierować się ku wyjściu z niego. To oczywiście zejście z tarasu widokowego. Po przeciwnej stronie macie wejście na ten taras widokowy. Z tamtej strony, dokładnie. Tam jest wejście, gdybyście chcieli wejść na taras widokowy. A tutaj spójrzcie, jak ten kościół wyglądał. Jak był zniszczony. Jak te nabrzeża były zniszczone. Jak to wszystko wyglądało. Jakie były plany. Spójrzcie, miało tutaj powstać osiedle mieszkalne. Na szczęście nie powstało. Spójrzcie, jak wnętrze tego kościoła wyglądało. Tutaj spójrzcie na dach tego kościoła, jakby go nie było, był zapadnięty. No i późniejsze lata funkcjonowania tego kościoła. Jeszcze raz wejście na wieżę widokową. Kasa znajduje się na poziomie plus 2 i tam trzeba uiścić opłatę. A my wychodzimy już z tego oto tutaj kościoła. Idziemy na ulicę Stary Rynek. Trochę mogę, tam starałem się trochę ciszej mówić. Teraz mogę trochę bardziej normalnie, słuchajcie. No bo jesteśmy już poza obiektem sakralnym. Ciszej dlatego, że trzeba uszanować tych, którzy tam się modlą i dla których to miejsce jest pod kątem religijnym bardzo ważne. Spójrzcie jeszcze na ten portal boczny, wejściowy. Tym portalem, gdybyście weszli, to dojdziecie właśnie do tej tablicy. Ja tylko przytrzymam klamkę, żeby sprawdzić, czy od tej strony również jest zamknięte. Tak już z ciekawości. Jak już jestem, to mogę chwycić. No niestety, również jest zamknięte. Czyli niestety tej tablicy wam dzisiaj nie pokażę. Słuchajcie, dochodzimy powoli do ulicy Stary Rynek. To jest ulica, która została wytyczona w momencie, kiedy powstawał Elbląg, czyli w roku 1237. A tutaj widzicie odbudowany ratusz. On jest dosyć niedawno odbudowany. W
tym miejscu oczywiście był również ratusz, ale po prostu nie zachował się do czasów obecnych. Jest tam pewna historia z uderzeniem pioruna, ale o niej możecie trochę więcej usłyszeć w moich filmach z Elbląga. Taką serię filmów zrobiłem o Elblągu. Zachęcam Was do obejrzenia. Tam w tym temacie więcej. A my znowu widzimy tą oto bramę targową na tej pięknej ulicy. A skręcimy sobie do jednej z zachowanych kamieniczek. Kamieniczki zachowanej po 1945 roku, a powiem Wam, że niewiele tutaj kamienic się zachowało, ponieważ Rosjanie, jak wkroczyli tutaj właśnie do tego miasta, to zrobili sobie z pobliskiej góry Chrobrego strzelanie z artylerii do poszczególnych kamienic tutaj na Starym Mieście i tak po prostu została zniszczona większość kamienic. My zaraz podejdziemy do jednej, a później jeszcze do drugiej kamienicy, które przetrwały właśnie ten czas, w którym byli tutaj Rosjanie i okupowali te miejsce. A tu widzicie miejsce, w którym stał Dom Królów. Oczywiście to jest odbudowane, a w oryginalnym tutaj budynku przed drzwiami właśnie na tych schodach mieszczanie elbląski po prostu składali hołd przed królami polskimi. A tu widzicie kierunek właśnie do poczty, przy której byliśmy, przy której w tym samym miejscu, chciałem powiedzieć niedaleko, no bo tak się wydaje, że słuchajcie, to było przed chwilą, jak się czyta historię, ale w tym samym miejscu, co poczta, stał pewien pałac, w którym był Napoleon Bonaparte. Jeśli chcecie z kolei tą historię poznać, obejrzyjcie właśnie mój film, w którym opowiadam o poczcie. A my na chwilę udajmy się poza Elbląg, oczywiście w opowieściach, i wróćmy do postaci Georga Jakuba Stenkę. W związku z tym, że nie można było zastosować normalnej śluzy, jeżeli chodzi o ten kanał elbląski, przypomnę, że on jest za jeziorem Drużbem, czyli za Elblągiem. Tutaj mamy rzekę Elbląg, kanał elbląski jest w innym miejscu. Słuchajcie, w związku z tym, że nie można było tego zastosować, no to on wymyślił, że statki będą przewożone na szynach. I to chyba jest jedyne takie nowatorskie w tamtym okresie rozwiązanie, a na ten moment w ogóle unikatowe w Europie i być może w świecie. I słuchajcie, to było tak. Statki wpływały do specjalnych koszy. Kosze te były wyciągane przez stalowe liny. Liny z kolei były napędzane. Czym? Spadkiem wody. Słuchajcie, jak wtedy ludzie myśleli, nic, że tak powiem, nie kosztowało. Po prostu obsługa, liny napędzane spadkiem wody, statki do koszy i były przewożone. Tak, żeby to wszystko pięknie funkcjonowało. I tak statki te przepływały z jednego jeziora do kolejnego i ta procedura była powtarzana. Tych pochylni na kanale elbląskim jest około 50, a w zasadzie można powiedzieć o równej liczbie 50. Są w stanie one przewieźć statki do 50 ton i długości 27 metrów. Takie dosyć spore statki. A my trafiliśmy do tej kamienicy, którą Wam właśnie chciałem pokazać. A jest to dom mennonitów właśnie w Elblągu.
Tutaj coś się postawiło przed nim, także przejdziemy. O, i on został zachowany. Patrzcie, jest nawet tutaj data. Spójrzcie, odczytajcie sobie tą datę. O, a tutaj, że to dotyczy roku, czyli tu rok, tam jest konkretny właśnie rok. A tutaj tablica pamiątkowa. Właśnie w tym miejscu mieścił się kościół mennonicki. Mennonici trochę byli ograbieni spraw miejskich, no ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej o mennonitach, ostatnio robiłem taką relację z Piasków, gdzie tam pokazuję miejsce, gdzie znajdował się cmentarz mennonicki i tam historię mennonitów opowiadam, skąd oni trafili właśnie, no, skąd to wiadomo, z Holandii, ale w jaki sposób, jakie ich tam prześladowania czekały w momencie pozostania i tak dalej. Obejrzyjcie moją relację z Piasków, tam się dowiecie trochę o mennonitach. A my na moment wyszliśmy ze Starego Miasta i doszliśmy właśnie do tego budynku poczty. A po co my tu przyszliśmy? Chciałem wam po prostu go pokazać. No i oczywiście pokazać datę, kiedy on został zbudowany. Spójrzcie. Nie wiem, czy będzie widać tutaj w tej perspektywie. Chyba jest widać. 1887 rok. A jesteśmy teraz na dawnej ulicy Linki. Obecnie ulica Garbary, tak bodajże ona się nazywa. Tak, a tutaj widzicie dawne wejście do wojewódzkiego przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego, czyli do tak zwanego WPHW. No i oczywiście z perspektywą na Stare Miasto i na budynek poczty. Słuchajcie, a tutaj chciałem wam pokazać na moment samochód. Pewien samochód z plastiku, czyli Trabant. Oczywiście jeszcze były Warburgi, ale Warburgi... Słuchajcie, skąd się wzięła w ogóle nazwa Warburg? Oczywiście od zamku Wartburg. Wartburg, tam gdzie Martin Luther robił przekład Biblii, ale to był nie Wartburg, tylko Trabant. Lecimy dalej. I żeby tak zakończyć ten temat, który zacząłem, no to oczywiście trzeba powiedzieć o kosztach budowy tego kanału Elbląskiego. No i koszty budowy po takim pełnym podliczeniu, podsumowaniu wszystkich wartości, słuchajcie, wyniosły. Ciekaw jestem, czy będziecie w stanie zgadnąć, ile. Oczywiście tak się zastanawiacie, w jakiej walucie, ale ja nie powiem wam w walucie, tylko w złocie. Słuchajcie, zastanówcie się, ile złota mogły wynieść te koszty budowy tego kanału Elbląskiego. Patrzcie, jaka ciekawa tutaj ciekawy kran. O, a tutaj macie ice cafe i inne fajne rzeczy. Tam na końcu jest pewna restauracja, też ponoć ciekawa i warta odwiedzenia, ale nie byłem, nie mogę stwierdzić, że tak na pewno jest. Słuchajcie, brama targowa i oczywiście historia piekarczyka, a my już się oddalamy od tej bramy, nie będziemy tutaj już dziś wracać. Widzicie, tutaj samochody sobie krążą po starym mieście, czyli to nie jest takie stare, bo przeważnie na stare, że tak powiem, jest zakaz wjazdu samochodów. Idziemy wokół tych ciekawszych atrakcji Elbląga, a ja ponawiam pytanie, ile mogła kosztować budowa tego kanału. Słuchajcie, nie będę was trzymał w napięciu.
po podliczeniu właśnie tych wszystkich kosztów, tych wszystkich właśnie środków, które przeznaczono na ten cel, jeżeli chodzi o złoto, to wyszło to w tonach złota i wyszło 2,4 tony złota. Tyle stanowił koszt budowy właśnie tego kanału Elbląskiego. Czyli jakby to sobie tak porównać z jakąś inwestycją tutaj z Europy, którą my znamy, no to możemy porównać z kosztem budowy wieży Eiffla i koszt budowy właśnie tego całego kanału i tych pochylni, tego wszystkiego był wyższy o 10% niż koszt budowy wieży Eiffla. Tak, taka była to po prostu inwestycja. A ja przejdę teraz do kolejnego tematu, który przygotowałem w tej relacji, a chodzi o Lojców. Lojców, którzy jakby pożyczyli królowi polskiemu pieniądze na zbudowanie pierwszej galeony. Galeony, czyli takiego statku Rzeczpospolitej Polskiej, pierwszego statku jakby marynarki wojennej, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, który po prostu powstawał tutaj w Elblągu. Ale zanim o tym powiem, to słuchajcie, jeżeli wam się podoba ta moja relacja, jeżeli czujecie, że jest fajnie na niej, to koniecznie polubcie tą relację. Oczywiście również subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, ale jeżeli chcecie, żeby mi było jeszcze bardziej miło, to wesprzyjcie mój kanał taką symboliczną kwotą 5 zł. Wesprzyjcie mój kanał, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło. Słuchajcie, a ja sobie tutaj idę. Jesteśmy naprzeciwko kościoła Świętego Mikołaja, tu gdzie widzicie właśnie ten oto krzyż, to tędy było pierwotne wejście do kościoła. No a tu widzicie oczywiście bramkę, w której możecie się schłodzić, zmoczyć i o tutaj jakby możecie dokonać zakupu u chłopca. Polecam serdecznie, warto wesprzeć młode inicjatywy, bo jeżeli młodego człowieka wesprzemy, to że tak powiem, będzie dorosły i będzie potrafił robić różne rzeczy i mieć inicjatywę. I to będzie chyba najważniejsze z tego wsparcia, które teraz dokonamy. Słuchajcie, a my sobie lecimy dalej. Tutaj widzicie kolejną ulicę i na końcu tej ulicy w tą stronę i w tą były bramy. Teraz ich nie zauważycie. Tutaj w Elblągu było dosyć sporo bram. Słuchajcie, i zaczynając temat tej pierwszej galeony, chciałbym takim staropolskim przysłowiem: dobry zwyczaj nie pożyczaj. Ale niektórzy mówią, że jeszcze lepszy zwyczaj to nie oddawaj. Rok temu, będąc w Elblągu, opowiadałem historię właśnie tego galeonu, którego nazwa brzmi Smok. I jeżeli chcecie, możecie zobaczyć właśnie tą historię. Dlatego dzisiaj nie będę opowiadał, czy głównego nacisku kładł na historię budowy tego galeonu, jak to wszystko tam się działo, funkcjonowało, tylko skupię się na finansowaniu właśnie budowy tego galeonu, o czym nie powiedziałem właśnie ostatnio. Tutaj widzicie duszpasterstwo parafii katedralnej Świętego Mikołaja w Elblągu. O, właśnie tu się mieści, w tych starych kamieniczkach. My wejdziemy sobie jeszcze na moment, jeszcze raz na ścieżkę kościelną i przejdziemy się nią. I po wyjściu z tej ścieżki właśnie opowiem wam tą. Właśnie widzicie teraz szczyt kościoła Świętego Mikołaja, tutaj właśnie w tej uliczce, w zasadzie ścieżce
kościelnej. My przed chwilą przyszliśmy w drugą stronę tą ścieżką, teraz przejdziemy w tą stronę, tak żebyście zobaczyli również te części miasta, które pominęliśmy będąc tu wcześniej. A tutaj taka piękna perspektywa właśnie tej oto ścieżki. No i słuchajcie, powoli wychodzimy z niej. Tak jeszcze kilka kroków. Ja trochę zmieniłem perspektywę, żebyśmy inaczej na nią spojrzeli. Innym okiem albo po prostu innym obiektywem. Jeszcze na chwilę właśnie ta oto perspektywa. Spójrzcie, jak ona się tutaj zmienia. O. No i już uciekamy właśnie z tej oto ścieżki. Tutaj wychodzimy na noc, co jest oczywiście wszystko zamykane, a idziemy do kolejnego budynku. O tym budynku już wam mówiłem. Szpital Świętego Ducha, ale tam jest jeszcze jeden budynek, który przetrwał II wojnę światową, a który za chwilę do niego dojdziemy. Słuchajcie, no i tutaj oczywiście ta ulica prowadzi również do rzeki Elbląg. A ja może trochę już wspomnę o Lojcach. Lojcowie pochodzili z Gryfii nad Zalewem Szczecińskim. Pierwszy z rodu Hans przybył właśnie do Szczecina w roku 1433. Syn jego Michał ożenił się z bogatą wdową i wyczuł biznes w handlu śledziami. Słuchajcie, szybko się dorobili dużych pieniędzy i założyli własny bank i zaczęli żyć nie tylko z handlu śledziami, ale również z pożyczek. No i tak ta rodzina doszła dużych pieniędzy. A ja tak opowiadając wam o tym, doszedłem sobie do kolejnego budynku, który przetrwał II wojnę światową. Patrzcie, jaki przepiękny portal wejściowy. Oczywiście odnowiony herb nad wejściem. Spójrzcie, to jest jedna z tych kamienic, która właśnie przetrwała II wojnę światową. Oczywiście w stanie takim względnie nienaruszonym. Ale jak widzicie, tutaj musiała przylegać kolejna kamienica, której już nie ma. A my sobie powędrujemy w stronę. W jaką stronę? Oczywiście na początku mówiłem wam, że tutaj przybyli krzyżacy, założyli osadę, później przenieśli tą właśnie osadę po spaleniu na drugą stronę rzeki Elbląg. No i oczywiście założyli tutaj zamek krzyżacki. I ten zamek krzyżacki chcemy odwiedzić. Wy, gdybyście chcieli się przepłynąć statkiem, to z tego miejsca jest taka możliwość. A ja spaceruję w kierunku zamku krzyżackiego nad, patrzcie, jaką piękną rzeką Elbląg. Jakie tu piękna jest kolorystyka. Patrzcie, tu są spichlerze odbudowywane. Jeszcze niedawno tutaj nie było tych budynków, ale jak się zabuduje właśnie tą część Elbląga z spichlerzami, będzie wyglądać przepięknie, jak w Gdańsku wyspa spichrzów. A tutaj widzicie muzeum. Budynek muzeum zaczyna tam powoli wystawać. I jest to teren, oczywiście wchodzimy na teren, na którym stał zamek krzyżacki w Elblągu. Oczywiście to nie był mały zamek, to był jeden z większych zamków. Przez około 70 lat stanowił główną siedzibę zakonu
Krzyżackiego na tutaj terenach pruskich i tą siedzibę główną stanowił do czasu wybudowania zamku w Malborku. A my wchodzimy już na tak zwane podzamcze tego zamku. To jest jedyna część, która się tutaj zachowała. Spójrzcie, tutaj macie fotografię starego Elbląga. My może do niektórych sobie podejdziemy. Spójrzcie, jak Elbląg wyglądał nad rzeką Elbląg. Tutaj spójrzcie na stare miasto, jakie piękne kamieniczki. No i oczywiście ta ulica, po której przed chwilą szliśmy, i brama targowa. Spójrzcie, że ona miała taki taras widokowy nad zegarem. O, tutaj zegar jest obecnie, ale ta brama została odbudowana w innym trochę stylu. Tu jedna z kamieniczek elbląskich. Tutaj inna perspektywa na tą samą bramę. A tutaj oczywiście obiekt wam znany. Kościół Mariacki, czy Kościół Najświętszej Marii Panny. Tam, gdzie Dominikanie otrzymali nadania. A tutaj spójrzcie, pomnik założyciela miasta. W tym miejscu, w którym obecnie jest ta fontanna, tam był właśnie ten pomnik. To jest ten obecnie Plac Słowiański i tam był ten piękny ratusz. Spójrzcie, to jest piękny ratusz Elbląga. Teraz po tym śladu nie ma. To jest ta ulica, którą na początku szliśmy. Tutaj tramwaj skręcał. Tutaj przechodziliśmy przez tory tramwajowe. I przepraszam, tu jest pomnik założyciela miasta Balka. O, właśnie. Także tutaj. Słuchajcie. A my sobie wchodzimy już do tego pięknego obiektu. Oczywiście dzisiaj jest to muzeum, lecz kiedyś było to podzamcze Zamku Krzyżackiego. Jest przepiękne muzeum, możecie zobaczyć różne prezentacje tutaj, ale najciekawszą dla mnie osobiście była prezentacja właśnie związana z tym, co wykopano w pobliskim Truso. Truso, przypomnę, miejsce pod Elblągiem nad jeziorem Drużno, gdzie była osada, i to potężna osada, jak opisuje to Wulfstan, już w roku 890. Patrzcie, jak dawno. A tutaj w tej części stoi jedna z rekonstrukcji łodzi. Jeżeli byście chcieli wejść, dzisiaj jej nie ma oczywiście, ona jest gdzieś tam pewno wypożyczona. A tutaj wejście do muzeum. To muzeum mieści się na dwóch piętrach tego budynku i bodajże dwóch albo trzech piętrach tego budynku. Już nie pamiętam. Czy wejdziemy do tego obiektu, damy radę dzisiaj? Nie, niestety tu jest zamknięte dzisiaj, ale możecie na moich wcześniejszych relacjach właśnie i do tego obiektu wejść i popatrzeć, pooglądać, zobaczyć. A ja idę tutaj po Zamku Krzyżackim. A w zasadzie po podzamczu tego zamku, po dawnym podzamczu. Słuchajcie, tutaj macie cały jakby opis wyprawy Wulfstana. Patrzcie, on wypłynął z tego miejsca, Anglia, przepłynął właśnie tu, tu i wpłynął do Truso, które było w najbliższej okolicy Elbląga. Wrócił oczywiście górą. Tu macie pracę archeologów, którzy właśnie pracowali tutaj w Truso. Właśnie prowadzili wykopaliska. Możecie sobie oczywiście o tym poczytać. Niestety na miejscu Truso obecnie nie ma śladu po tych wykopaliskach. To już wszystko jest z powrotem
zarośnięte. No niestety, ktoś nie zadbał o to, żeby tą historię pokazać. A tutaj oczywiście główny sprawca tego. No i słuchajcie, Lewicowie szybko rośli w siłę. Zorganizowali swoje przyczółki, między innymi właśnie w Lipsku, właśnie we Wrocławiu, czy też w Królewskim Gdańsku. Lewicowie inwestują. Lewicowie również pożyczają książętom i królom. Słuchajcie, a tu jeszcze właśnie, jak wyglądało to, taka trochę wizja na bazie opisów, jak mogło wyglądać Truso. I to jest przystań przy Truso. Pamiętajmy, że to jest 890 rok. No i słuchajcie, jest rok 1568. Polski król pożycza od nich kasę na budowę floty RP. No i jak pożycza tą kasę, no to te wszystkie miasta, w których funkcjonują właśnie stocznie, czy zajmują się budową właśnie takich statków, zaczynają widzieć w tym możliwość zrobienia interesu. No i oczywiście taką możliwość widzi również Elbląg. Król polski pożycza około 100 tysięcy talarów i oczywiście dokonuje to, wykonując, czy też dając poręczenie zwrotu tych pieniędzy. No ale poręcza zwrot tych pieniędzy i co się staje? I co się dzieje? Spójrzcie tutaj jeszcze, zanim to powiem, na właśnie szpital Świętego Ducha z drugiej strony. A to jest tą bramę, którą widzicie. To jest oryginalna brama z siedziby Zizego, czyli zięcia Ferdynanda Schichau. Ferdynand Schichau była to taka osoba, która zorganizowała tu w Elblągu pierwszą stocznię. No i oczywiście stocznię w Gdańsku, jeszcze w Pilawie. Ferdynand Schichau żył skromnie w jednej z willi koło swojej fabryki, a z kolei jego zięć już zbudował swoją siedzibę i to jest ta brama przeniesiona z tej siedziby. A tu jeszcze jedno spojrzenie właśnie w kierunku muzeum, a my wracamy do historii. Bądźcie ze mną. Słuchajcie, tutaj mamy płaczącego malucha, ale historia czeka. Słuchajcie, piękny widok na chwilę chciałem wam pokazać, mimo tego płaczu. Słuchajcie, no i zgodnie z tym, co powiedziałem wam na początku, rozpoczynając tą historię Lojców, no to dobry zwyczaj nie pożyczaj, a jeszcze lepszy nie oddawaj. No, ale słuchajcie, no, czy to jest możliwe, że polski król by nie oddał pieniędzy, które pożyczył? O tym za momencik. A ja teraz kieruję kamerę na miejsce, w którym stał zamek krzyżacki. No oczywiście tutaj nie ma już śladu po nim, bo Elblążanie po wypędzeniu stąd krzyżaków, podobnie jak gdańszczanie, zburzyli zamek krzyżacki, a może zburzyli to złe słowo, po prostu rozebrali zamek krzyżacki, a on dokładnie stał tam, gdzie teraz widzicie ten żółty budynek. Spójrzcie, tam właśnie. Przez te samochody trochę trudno, ale ja za chwilę przejdę i wam pokażę. Takim żwawym krokiem przyspieszyłem, ale już trochę zmęczenie się daje we znaki, więc zwolniłem. O, tu dokładnie stał zamek krzyżacki.
a tutaj jego przedzamcze. Szkoda, że się nie zachował, no ale z drugiej strony rozumiem Elblążan. No i tak się dzieje, że król polski po prostu umiera, a jego następcy, którymi są Henryk Walezy, Henryk po prostu przyszedł tutaj się pobawić jako król. On w zasadzie nie ma żadnych osiągnięć jako król polski. Jako późniejszy król Francji ma tych osiągnięć sporo. No i oczywiście następny król, Stefan Batory, nie zamierzają oddać tych pieniędzy i, że tak powiem, nie kontynuują również tej oto rozpoczętej inwestycji. Patrzcie, jak tu możecie się fajnie przepłynąć, zrelaksować. Naprawdę, słuchajcie, przypłyńcie tutaj. Przyjedźcie w zasadzie, nie przypłyńcie. Przyjedźcie tutaj, patrzcie, jakie na was czekają atrakcje. Słuchajcie, a my jesteśmy na ulicy, a w zasadzie na bulwarze Zygmunta Augusta i nie jesteśmy na darmo, bo tym królem, który chciał tutaj budować flotylę, był właśnie Zygmunt August. Ja celowo nie mówiłem, który to król na samym początku, bo tutaj właśnie to chciałem powiedzieć. I mamy rok 1571. Powstaje pierwszy i ostatni okręt tej flotylni. Król umiera w 1572 roku. Wierzyciele odzywają się i chcą spłaty ich wierzytelności. W wyniku tego upadają szczecińskie rody, upada ród Lojców. No i słuchajcie, znowu taka przykra historia. Chcieli pomóc Polsce w budowie flotylli i, że tak powiem, mając serce właśnie wystawione w kierunku Polski, upadli razem z tą flotylą, która nie powstała. Smutna, smutna historia właśnie tego rodu. Lojcowie przenoszą się do Kwidzynia. No i słuchajcie, i tam dosyć szybko wygasa ich ród. Właśnie tam w Kwidzyniu, w katedrze świętego Jana, zachowała się płyta nagrobna ostatnich z rodu Lojców. A my cały czas spacerujemy po Elblągu i tą historię właśnie tego galeonu, tego, który tutaj powstał, a tak w zasadzie nie do końca powstał. Dlaczego? To zaraz ja wam teraz tą historię opowiadam. Słuchajcie, flotę wojenną chciał już budować Zygmunt Stary, ale w tym zakresie jedynym jego osiągnięciem było powołanie floty kaperskiej. Ale niestety, może powiem tak wprost, kilku łobuzów na kontrakcie to nie jest marynarka wojenna. A tak to wyglądało. Jeszcze raz sobie spojrzymy na te piękne, nowe konstrukcje tutaj u nabrzeża rzeki Elbląg. No i słuchajcie, tutaj czuć ten chłód, tą taką fajną wilgoć z nadwody, taką ochładzającą, także fajnie jest tutaj się przejść. To oczywiście ten statek, którym możecie sobie popłynąć tutaj w rejs, warto popłynąć.
warto zobaczyć to wszystko, o czym dzisiaj właśnie mówiłem, czyli te pochylnie. Słuchajcie, musicie po prostu przepłynąć się nim i to zobaczyć. A my sobie spacerujemy tutaj po tych uliczkach i jeszcze ta niedokończona przeze mnie historia. A ta niedokończona historia to oczywiście galeon Zygmunta Augusta. Pierwszy w zasadzie okręt, o którym możemy powiedzieć, że był przeznaczony dla polskiej floty wojennej. Nazwa Smok jest oczywiście synonimem. Miał on na dziobie galion w formie smoka i był zamówiony wraz z dwoma jednostkami pomocniczymi. A my tutaj podchodzimy sobie do mapy, na której zobaczycie oczywiście atrakcje starego miasta Elbląga. Oczywiście, jak widzicie, jest trochę zachowanych i jest trochę takich pustych miejsc jak tutaj. A tutaj też była zabudowa, która po prostu nie przetrwała. Tu widzicie tą kamienicę, przy której byliśmy. Tutaj widzicie ratusz, tutaj kościół, tutaj ścieżkę kościelną, tutaj kompleks Świętego Ducha. Tu widzicie właśnie przedzamcze Zamku Króle, Zamku Krzyżackiego, czyli Muzeum Elbląga. No i wiele innych atrakcji, na przykład poczta, na przykład dom, przy którym byliśmy, ten zachowany, na przykład brama, przy której byliśmy i na przykład oczywiście kościół, obecnie Galeria L. Mosty przeszliśmy oby dwa. Słuchajcie, no i doszliśmy na ten plac główny tutaj przed katedrą w Elblągu, przed kościołem Świętego Mikołaja. No i słuchajcie, jeszcze dwa słowa o tym okręcie, zanim zakończę ten oto temat. To pierwsze to, że pracę nad tym okrętem nadzorował wenecki mistrz budowy okrętów Domenico Zawiatello wraz ze swoim pomocnikiem Giacomo Salvatore. Brzmi tak trochę, że tak powiem, malarsko. Słuchajcie, a my sobie idziemy wzdłuż właśnie tych oto kamieniczek. Okręt ten zwodowano 14 czerwca 1571 roku. Niestety nie został ukończony i nie został również zaopatrzony w armaty, w działa i tak dalej. W latach 60. zeszłego wieku obiektem stał się przedmiotem zainteresowania kogo? Oczywiście, że polskich plastyków skupionych wokół Gerarda Kwiatkowskiego. Oni byli zainteresowani właśnie przeznaczeniem tego obiektu na ich pracownię artystyczną, ale również na galerię. Władze miasta bodajże rok później zgodziły się właśnie na takie przeznaczenie. A tutaj po bokach, jakbyście spojrzeli, podczas odbudowy tego kościoła takie elementy wkomponowano właśnie w ten obiekt. Stare elementy, stare płyty, tak żeby upamiętnić, kiedy ten kościół został zbudowany, bo jak widzicie, cegła jest tutaj w miarę nowa. A wokół tego kościoła zbudowano pseudo kamienice, no niestety, które wyglądają jak wyglądają. A my sobie przejdziemy właśnie tutaj. Właśnie będziemy sobie patrzeć. Słyszeliście jednego zdenerwowanego
człowieka, który po prostu trąbił. Nie wiem na co, jakby nie mógł spokojnie poczekać. A my idziemy, a w zasadzie patrzymy na obiekt niegdyś będący przedsiębiorstwem Ferdynanda Szychału. Tutaj, za tym płotem. A tutaj widzicie wieżę, a w zasadzie bramę, pewną bramę, o której zaraz wam powiem. To oczywiście taka przestrzeń trochę inna i inne spojrzenie na ten kościół Najświętszej Marii Panny, czyli kościół mariacki, który widzieliście przed chwilą z innej perspektywy. Słuchajcie, oczywiście w Elblągu też macie parkomaty, tak jak widzicie, postój płatny od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 18. Jak to kwotowo wygląda? Tak wygląda to kwotowo: 10 minut 50 groszy, pierwsza godzina 3 zł, druga 3,30, trzecia 3,50, każda kolejna godzina 3 zł. Tak wyglądają tutaj opłaty w parkomatach. A my lecimy jeszcze sobie po tym mieście. No jeszcze dokończę, czyli po prostu ten galeon nigdy nie otrzymał armat, mimo że je zakupiono. To tak jak z polskimi helikopterami, słuchajcie, identyko. Dostaliśmy je bez wyposażenia. No i jedną, co się stało z tym galeonem? Jedną z wersji jest to, że galeon został spalony przez gdańszczan. No, być może to się stało. Chodzi tutaj o wojny Batorego z Gdańskiem, o których wam często opowiadałem. Tam był konflikt między Stefanem Batorym a Gdańskiem. Można go spłycić do takiego wniosku, że Batory chciał, żeby Gdańsk po prostu złożył hołd mu, a Gdańsk chciał pierw potwierdzenia przywilejów miasta. No i, że tak powiem, nikt nie potrafił ustąpić, ale to tak w wielkim skrócie o to chodziło. Druga koncepcja, co się stało właśnie z tym galeonem, to że Elblążanie wycofali go na jezioro Drużno. Ten okręt miał już połamane maszty, więc go ostatecznie rozebrano. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, powstały dwie jednostki pomocnicze. Te jednostki pomocnicze służyły w polskiej flocie. Wygląd, wymiary, wyposażenie nie jest znane tego okrętu, no ale w jednej z gazet, że tak powiem, było ono umieszczone. Nie wiem, czy w Modelarzu, czy w jakiejś innej gazecie. Słuchajcie, jeszcze jedno spojrzenie na Elbląg. Już uciekam od tej historii, a tylko przejdźmy się jeszcze kawałek. Gdzie idziemy? Idziemy w kierunku rzeki Elbląg. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj mówiliśmy o kanale elbląskim, który nie jest tutaj, ale jezioro Drużno, o pochylniach i tak dalej, o koszcie tego, o tym jak to powstało. Dzisiaj mówiliśmy również o Lojcach. To jest, że tak powiem, bogatych mieszkańców, kupców Szczecina, którzy sfinansowali, złe słowo, pożyczyli pieniądze na budowę pierwszego polskiego okrętu wojennego, galeonu. No niestety zakończyło się to tak, jak wam opowiedziałem. No i w takich kilku słowach powiedzieliśmy również o historii Elbląga, historii właśnie tego miasta. Samochody się zatrzymały, mimo że nie ma przejścia dla pieszych, ale myślę, że fajnie. A tutaj macie oczywiście ten ryneczek, którym dzisiaj szliśmy. O, tam jest. A tu jeszcze przejdziemy na moment nad rzekę Elbląg
I słuchajcie, tu zakończymy naszą relację. Jeżeli wam się podobała, to oczywiście polubcie tą relację. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Oczywiście wesprzyjcie mój kanał. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i spójrzcie na piękną rzekę Elbląg. Oczywiście mosty macie w tych miejscach, gdzie one pierwotnie stały. One są, ten akurat niedawno, w miarę niedawno odbudowany. A tutaj spójrzcie w drugą stronę. Tam jest inny most właśnie z Elbląga. A ja powoli kończę właśnie tą moją dzisiejszą relację. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam, przyjedźcie do Elbląga. Elbląg, jednym z niewielu miast, które ma przepiękną historię, ale niestety zabytków tutaj brakuje. W 1945 roku zostały zniszczone. Dlaczego Rosjanie tak intensywnie tutaj zniszczyli te zabytki? Bo to było bodajże pierwsze miasto pruskie, niemieckie, do którego weszli tutaj Rosjanie. No i tak de facto zrównali je z ziemią, a szczególnie to stare miasto. Nie oszczędzili niestety go i dlatego mamy w takiej formie, jakiej mamy. Ja czytałem protokół zdawczo-odbiorczy właśnie, kiedy to Rosjanie przekazywali miasto władzom polskim, tworzącym się władzom polskim. To na przykład ze stoczni Sichału 80% wyposażenia była zabrana przez Rosjan, a te 20% to takie rzeczy mało użyteczne. Słuchajcie, powoli żegnam się z wami z tego pięknego miejsca. Słuchajcie, tutaj oczywiście jakiś koncert się szykuje, a ja powoli żegnam się z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. No i słuchajcie, oczywiście subskrybujcie mój kanał, oczywiście polubcie ten film, oczywiście wesprzyjcie mój kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Na razie.